Pan Bóg mówi przez proroka Jeremiasza: oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Podobną treść przekazuje nam psalm, w którym psalmista modli się: ten, kto sieje w płaczu, rządź będzie w radości. Pan Jezus też mówi o tym, że On nasz smutek zamieni w radość. Że będziemy się smucić, ale On nasz smutek zamieni w radość. I rzeczywiście tak jest w naszym życiu często, że radość to jest przezwyciężony smutek. Że radość jest owocem miłości, że niejednokrotnie przychodzi nam trudzić się w miłości i ten trud miłości owocuje radością, bo ten, kto kocha, jest skazany na radość.